Hej, siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie w moim kolejnym odcinku z cyklu gry Sniper Elite 4. Moi drodzy, przechodzimy do kolejnego odcinka. Tym razem jest to misja szósta już głównej kampanii gry. Jest to misja, którą będziemy wykonywać na terenie pewnego bardzo dużego obozu wojskowego. Nie jest to jednak typowy obóz, gdzie mamy teren wojskowy odgrodzony, tak, którego pilnują żołnierze, ale tak naprawdę cały ten obszar jest dobrze chroniony. Nie tylko samo centrum, które przedstawia najważniejsze wartości, tak, dla tych żołnierzy, ale również drogi dojazdowe, których pilnuje, myślę, tak na oko, można śmiało powiedzieć, kilkanaście posterunków. Oprócz tego cały ten obszar jest również chroniony przez snajperów, którzy dodatkowo stanowią dla nas kolejne utrudnienie. Moi drodzy, jeśli chodzi o cele, jakie będziemy musieli zrealizować, to będziemy musieli na pewno zniszczyć niektóre nadajniki. Na pewno będziemy musieli dostać się do pewnego magazynu czy fabryki, w której też będziemy musieli zniszczyć pewne oprzyrządowanie, natomiast będziemy musieli również znaleźć pewnego nazistowskiego inżyniera rakietowego, między innymi Andrasa Kesslera, tak, który na terenie tego obozu wojskowego, zgodnie z tym, czego się dowiedzieliśmy, się znajduje. W związku z tym jest to jeden z naszych głównych celów misji, które będziemy musieli w tym odcinku zrealizować. Oczywiście po raz kolejny wybieramy sobie tę misję na poziomie trudności strzelec zborowy, chyba tak, chyba strzelec zborowy, z tego co pamiętam. Nie, snajper, snajper, na poziomie trudności snajper, bo dwie pierwsze misje wykonywaliśmy na poziomie trudności łatwym, dwie kolejne były na poziomie średnim, czyli strzelec zborowym, więc dwie kolejne jest to już druga misja, którą będę Wam prezentował na poziomie trudności snajper. Jest to poziom trudności trudny, ale jednak jeszcze w tej produkcji nie jest to poziom najtrudniejszy. Jeśli chodzi o ekwipunek, powiem Wam szczerze, że misja ta jest bardzo fajną i przyjemną misją, jeśli ktoś planuje rozegrać ją całkowicie taktycznie. I tu nie chodzi tylko o to, że tę misję można rozegrać taktycznie, ale tu też chodzi o to, że naprawdę zarówno obszar działań, jak i sposoby, które mamy na zagłuszanie naszej broni snajperskiej bez tłumika, sprawiają, że ta misja jest naprawdę bardzo fajnie skierowana właśnie dla grupy graczy, którzy bardzo lubią przechodzić takie misje w całkowicie po cichu, w taki bardziej taktyczny sposób. Co do ekwipunku, oczywiście w moim ekwipunku biorę sobie snajperkę Carcano. Jest to snajperka, która najbardziej mi przypadła do gustu. Co prawda, szybkostrzelność tej snajperki pozostawia wiele do życzenia, ponieważ no niestety, ale w momencie, kiedy raz strzelimy, no to musimy trochę poczekać, aż ta snajperka będzie mogła nam wystrzelić kolejny pocisk, natomiast parametry tej snajperki są naprawdę bardzo fajne. Oczywiście mówimy o to o pozostałych parametrach, w związku z tym zdecydowałem, że ta snajperka na tą chwilę jest moją taką ulubioną bronią podstawową. Co do broni dodatkowej, bierzemy Thompsona, z tego względu, że ja nadal nie mogę sobie odblokować zasięgu, chociaż mi się wydaje, słuchajcie, że po ostatniej akcji coś mi tu ruszyło troszkę do przodu. Coś mi tu ruszyło do przodu. Nie jestem pewny, na pewno jeszcze to będę starał się dokładniej sprawdzić, czy faktycznie mi się to odblokowało. Możliwość odblokowania sobie, opanowania sobie broni Thompson, ale to zobaczymy w trakcie rundy. No i oczywiście broń krótką. Broń krótką weźmiemy sobie HDMA. Mamy broń krótkie z tłumikiem, dwie Velrod HDMA. Oczywiście inne bronie, które nie posiadają tłumika, również możemy wykorzystać do cichej akcji, z tym tylko, że musielibyśmy w tym momencie pobrać sobie do ekwipunku dodatkowo coś takiego jak wyciszona amunicja do pistoletu, tak? Z tym tylko, że oczywiście ta amunicja jest ograniczona, w związku z tym myślę, że lepszym rozwiązaniem jest pobranie broni, która automatycznie sama w sobie posiada tłumik. Co nam pozostało? Broń mamy krótką. Pozostało nam wybrać jeszcze przedmioty dodatkowe, tak? Czyli przede wszystkim, słuchajcie, no apteczki, apteczki, jeszcze raz apteczki, tak? To jest podstawa, myślę, rozgrywki na tej mapie. W związku z tym, no szczególnie na tym poziomie trudności, w związku z tym dwie duże apteczki, dwie małe apteczki. Dodatkowo wybrałem sobie wyciszoną amunicję do karabinu. Oczywiście będziemy mieli na terenie całej tej akcji możliwość likwidowania wrogów bezpośrednio
z broni snajperskiej przy zagłuszeniu, natomiast będą takie miejsca, gdzie niczym nie będziemy mogli zagłuszyć swojego strzału. W związku z tym idealny sposób na wykorzystanie takiej sytuacji będzie właśnie wykorzystanie amunicji do karabinu, czyli amunicji zagłuszającej, chociaż tam niewiele z niej jest, tak, bo tam kilka w sumie pocisków, no ale jednak takie pociski mogą nam być przydatne. No i mina z linką. Mina z linką myślę, że może się przydać ewentualnie w sytuacjach, w których ktoś by nas zaszedł od tyłu, tak, czy chcielibyśmy bardziej się skupić na tym, co się dzieje z przodu, a nie chcielibyśmy, żeby ktoś nas od tyłu obszedł. To w tym momencie taka mina z linką może nam się przydać, więc tą jedną minę z linką bierzemy, tak? Ale przede wszystkim dwie apteczki duże, dwie apteczki małe, no i wyciszona amunicja do karabinu. Także moi drodzy, myślę, że ekwipunek gotowy. W związku z tym możemy sobie misję rozpocząć. Przytymanie. Oczywiście standardowo na samym początku obejrzymy sobie filmik wstępny, który nam powie wyraźnie, jakie są cele i dlaczego w ogóle tu się znajdujemy, tak? A później przejdziemy sobie do samej rozgrywki. Many in the resistance have as much reason to despise the mafia as they do the fascists. Weaver's informant has contacted him again. Major Hans Dorfman, one of Boehm's top men. His adjutant, no less. This time he says he has information he must deliver in person. Says he knows where Kessler is. Ok, filmik wstępny, który nas wprowadza tak naprawdę w początki samej rozgrywki, a teraz jeszcze możemy porozmawiać sobie z osobami, które dodatkowo dodadzą nam kilka kolejnych celów, które na tej mapie będziemy mogli sobie rozwinąć. Także najpierw zajmiemy się radiem i posłuchajmy, co ciekawego ma nam do powiedzenia dowództwo. Tak myślę, cały czas się kieruję, opieram się na tym dowództwie, bo tak myślę, że radio bardziej mi się z dowództwem kojarzy, tak? On to chyba określa jako matka kurka, tak? Woła matkę kurkę, także być może to jest jakiś właśnie kod, którym się posługuje nasz snajper. No ale posłuchajmy, jakie będzie nasze zadanie. Red Fox calling Mother Hen. Red Fox calling Mother Hen. Receiving you, Red Fox. Magazino Coastal Facility unusually successful at sinking Allied shipping. Neutralized naval guns and radar technology. Out. Red Fox out. Ok, czyli pierwszym naszym zadaniem to będzie udaremnienie operacji nazistów i znaleźć sposób na wyłączenie radaru. Czyli będziemy musieli zlikwidować jakieś tam radary nabrzeżne, tak, które tutaj mamy. To jest nasze zadanie. Zniszczy niemieckie działa nabrzeżne w opcjonalnych celach i zabij oficera dowodzącego obroną. Teraz porozmawiajmy sobie z mafiosem i zobaczymy, co ciekawego on nam powie. Danelli not trust me? You're our friend now, Carl. Signor Danelli just wants to make sure you're safe. I nailed Piero Capo for him. I've done my part. You need to do yours. Help us. Help the partisans. Perhaps some information would convince you of our good intentions? Try me. The components from the dockyard. They were transported here. Interesting. Why? Who knows? Perhaps the Germans are hiding something. We are friends now, huh? Sure we are. No, słuchajcie, w sumie to nic nowego się nie dowiedzieliśmy. To była taka bardziej luźna rozmowa między nami a partyzantami, a tak? Chyba się nie nazywają partyzantami. Porozmawiamy jeszcze z Dorfmanem. Ah, the SOE commander. I should shoot you. But Linwood Helmy is a big war hero. Something tells me you're not interested in medals. Where's Andreas Kessler? We need him alive. Oh, Kessler is up at the coastal facility in Magazzino, buried with his books and booze. Why should I trust you? Why would anyone trust a traitor?
Boyfer knows my intelligence is good. Was I not correct about the ammunition hall? It's a viaduct, no? Small fry. Listen, Lieutenant, the war is becoming unpredictable. If the Allies push through... I get it. You're just hedging your bets. All I ask is you remember me, if and when the time comes, Lieutenant. Tak naprawdę od tej osoby dowiedzieliśmy się tylko kilku informacji na temat Kesslera. Dowiedzieliśmy się, że lubi sobie wybić, tak? Bo obłożony był gorzałą, tak nas poinformował ten człowiek. No i dowiedzieliśmy się, że gdzieś jest... znajduje się właśnie w tym obszarze, w którym działamy, tak? Natomiast... No, lokalizacji dokładnej w sumie nam nie powiedział. Także nie możemy stwierdzić jednoznacznie, w jakim miejscu, w jakim obszarze on jest. Natomiast no, domyślamy się, że najprawdopodobniej będzie gdzieś w okolicy, która jest no, na pewno dobrze strzeżona i stanowi centrum, myślę, tego obozu wojskowego. Moi drodzy, to jest tak naprawdę początek. Znajdujemy się tutaj w okolicy Latarni Morskiej. W ogóle sam się dziwię, dlaczego akurat to miejsce wybrali sobie partyzanci do, nie wiem, początku akcji, tak? Tak to mogę określić, do takie podstawowe miejsce do przygotowania. Takie chyba będzie to najlepsze określenie. No ale wydaje mi się, że to nie jest najlepszy punkt, tak? Z tym bardziej, że zwróćcie uwagę, że cały ten teren, tak jak wam powiedziałem i tak jak na pewno wiedzą informatorzy, tym bardziej, że określają nam poszczególne punkty rozgrywki, jest obserwowane i jest pilnowane. Myślę, że w takim punkcie bez problemu, jeśli ktoś by chciał, użył lornetki, by nas mógł zauważyć, tym bardziej, że tam dokładnie z przodu, ja w tej chwili jeszcze nie mam ekwipunku, więc nie mogę z tego ekwipunku skorzystać, znajduje się już jeden z posterunków, w związku z tym no nie problem byłoby nas dostrzec. Oczywiście ten obszar też nie jest obszarem, który został wydrążony przez środowisko, jest to zbudowany obszar wokół tej latarni, zbudowany celowo, tak? W związku z tym, no, ktoś w tym miał jakiś cel. Dlaczego akurat tu się rozbiliśmy, a nie gdzieś na jakiejś wysepce, która mogłaby stanowić dla nas większą osłonę, nie mam zielonego pojęcia. No, ale tak postanowili partyzanci. Schodząc sobie na dół, możemy sobie porozmawiać już z jedną osobą i to jest Weaver. Ciekawe, co on ciekawego nam powie. Hotting up. Kessler. Not just Kessler. Coastal facility at Magazino is a key code-breaking center. Let's find out how much Boehm's people know about the Allied plan, right? I'll see what I can do. What else? Well, Donnelly's as good as his word. He's got information for us. What is it? Boehm has a confidant. Goes by the name of Major Klaus Rothbauer. Those two have been in communication regularly. You think he knows Boehm's plans? Racing certainty, my friend. Let's go get him. Whoa, muchacho! Rothbauer's mansion is heavily fortified. Even for you, it would be impossible, Carl. No, no, for now, let's focus on the coastal facility as our priority. Okej, tutaj tak naprawdę wiele to nam nie wprowadza dodatkowych nowości do tej samej rozgrywki. Zerknijmy sobie w ogóle na cele, jakie mamy cele do wykonania. Teraz w celach głównych będziemy musieli oczywiście zlokalizować Kesslera, zdobyć notatki z eksperymentów Kesslera, znaleźć sposób na wyłączenie radaru i udaremnić operację nazistów. Co do celów opcjonalnych, mamy zdobyć dokumenty z przechwyconymi komunikatami, zniszczyć centrum deszyfrantów, zniszczyć niemieckie działa nabrzeżne i zabić oficera dowodzącego obroną. Takie są nasze zadania, więc nic nam nie pozostało, tylko wskoczyć w naszą małą łódeczkę, tak, która mimo tego ma jakiś tam zamontowany silnik z tyłu i dotrzeć w nabrzeżny region, który będzie stanowił początek naszej zabawy na tej mapie. Snajper podpłynął sobie łódką. Teraz nawet widzimy tą łódkę w tle. Rozpoczynając sobie rozgrywkę już na terenie tej mapy, możemy się nawet obrócić, zobaczyć sobie, sprawdzić lokalizację miejsca, skąd się tutaj dostaliśmy, tak? Latarnia.
tam, gdzie byliśmy, nawet teraz nie jest widoczna już, więc najprawdopodobniej gdzieś ona ma miejsce, znajduje się za górą po lewej stronie. My dotarli tą łódeczką małą, tak, którą podpłynęliśmy. Dotarliśmy do skał, nasz snajper wspiął się na te skałki z tyłu, no i znajdujemy się dokładnie w punkcie startowym. Także co, no nic nam nie pozostało, tylko rozpocząć zabawę. Mamy dwie drogi. Drogę na lewo i drogę w prawo, która bardziej będzie nas prowadziła bezpośrednio w stronę tego, nie wiem, laboratorium czy centrum jakiegoś tam wojskowego. W tym kierunku na razie nie będziemy kierować. Na razie myślę, że spróbujemy opanować sytuację tutaj po lewej stronie. Po lewej stronie już widzę wyraźnie żołnierza. Tego żołnierza, myślę, na początek sobie zdejmiemy. Oczywiście będę starał się cały czas działać po cichu. Wezmę sobie snajperkę, przeładuję na snajperkę z tłumikiem. Podejdziemy sobie najpierw pod żołnierza tu z przodu i najpierw tego żołnierza sobie zlikwidujemy. Mam nadzieję, że on się na mnie obróci za chwilkę. Jeszcze tam się trochę martwię, żeby nie zauważył go ten z góry. Bo tam, jak pewnie widzicie, z góry jest jeszcze jeden żołnierz, który tą sytuację może widzieć. On się też, ten żołnierz przemieszcza, to widzimy wyraźnie na radarze, ale jeśli by akurat stał przodem do nas, to mógłby nam zauważyć zwłoki. Teraz myślę w ogóle, gdzie je dać, kurczę, bo ani w prawą, ani w lewą stronę. Po lewej mam kolejnych żołnierzy. Tam się nie chce wychylać. Myślę, że zrzucimy sobie to ciało na razie tutaj. Tutaj nie powinien nikt tego ciała widzieć. Przechodzimy do przodu. I teraz słuchajcie, mamy trzech żołnierzy kolejnych. Z tym tylko, że jeden z żołnierzy znajduje się na górze. I teraz, żeby w miarę pokryjomu zadziałać, to myślę, że najlepszym sposobem będzie do tego najpierw skoczyć się na górę. Czyli najpierw zlikwidujemy sobie strażnika u góry. On tu gdzieś powinien być na balkonie nam chodzić, po lewej stronie. Z tym tylko, że też trzeba uważać, żeby on z nikim nie rozmawiał, bo jeśli on będzie z kimś rozmawiał, to ten drugi może go dostrzec, tak? Jeśli natomiast z nikim nie rozmawia, to na spokojnie możemy tego żołnierza zabić i przeszukać. Tamten żołnierz, widzę, czym się zajął. Pod sobą mam jeszcze jednego, tylko on stoi przodem, kurczę, więc teraz za bardzo nie mam możliwości zdjąć jednego czy drugiego, chociaż mam pewien pomysł. Bo tutaj zwróćcie uwagę, że ja mam zagłuszenie. Zagłuszenie powoduje oczywiście to działo, które znajduje się na górze, z którego ktoś strzela. Nawet nie wiem, po co strzela, gdzie strzela. Tego nie wiemy. Ale działo to jest dla nas idealnym sposobem do tego, żebyśmy mogli zabić żołnierzy, którzy tutaj się znajdują w pobliżu, tak? Jest to idealne zagłuszenie. Nawet jeśli byśmy nie mieli amunicji wyciszonej, to właśnie dzięki temu działu możemy na spokojnie takiego strażnika ściągnąć. Bez obawy, że pozostali żołnierze nas tu w pobliżu usłyszą. Oczywiście, jeśli on podchodzi, można też użyć pistoletu z tłumikiem, ale można też zlikwidować go bezpośrednio z broni długiej. Zauważył coś. On zauważył chyba nie mnie. Wiecie, co się zastanawia? Zastanawia mnie jedna rzecz, kurczę. Czy przez moment... Czy ja gram na wysokim poziomie trudności? Wiecie co, teraz już nie jestem pewny, bo mój plan był taki, że miałem wziąć poziom trudności snajper, ale wydawało mi się, że na poziomie trudności snajper nie było chyba znaczników wykrycia przez żołnierzy. Ja nie wiem, dlaczego tak się dzieje, że teraz te znaczniki mam. Czy to... Nie, no teraz nie mam. Nie, no chyba snajper. Tak mi się wydaje. Albo to był jakiś błąd, bo przez moment widziałem znacznik, tak? Ale dobra, mniejsza to. Nie będziemy się teraz tutaj wgryzać w szczegóły. Trupa zauważył, że unierz znajdujący się gdzieś tam na końcu. Właściwie trupa, strażnika, którego zabiłem, tak? I ci żołnierze się troszkę, można powiedzieć, zestresowali, ale to nic nie szkodzi. Za chwilkę się nimi zajmiemy. Jeden jest u góry, drugi na dole. Tu jest tylko dwóch żołnierzy, więc
Nie powinno być większego problemu. Czekam, aż to działko zaraz będzie się ładować. Jak ona się ładuje, to wyraźnie słychać, tak, że ona się ładuje, więc możemy się wtedy już przygotować do strzału. O, proszę bardzo. Ładuje nam się ładnie. I strzał. Mamy zabitego kolejnego żołnierza, z tym tylko, że podczas wychylenia ten żołnierz mnie dostrzegł. Chociaż, pomimo tego, że mnie dostrzegł, no, nie wykrył całkowicie, tak, więc do mnie nie strzela. Ale on tu będzie wbiegał. O, zobaczcie, jaki cwan, on coś tu czuje. Coś tu czuje. No. Już myślałem, kurczę, że nie zdążę go, bo chciałem go dość cwanie wziąć, tak, z walki wręcz, tak, w momencie, kiedy mi tu by wbiegł. Ale cwaniak mnie trochę zaskoczył, bo stanął mi z tyłu, no ale na szczęście zdążyłem, zanim strzelił, bo gdyby strzelił, to już by było słabo, bo inni strażnicy by mnie tutaj wykryli. Dobra, słuchajcie, jedną stronę mam z głowy, tu raczej strażnicy nie powinni mnie usłyszeć, więc myślę, że możemy śmiało skierować się dalej. Przy okazji jeszcze przeszukamy te zwłoki strażników czy żołnierzy, których zabiłem. Jeśli coś ciekawego będą mieli, to każda rzecz mi się przyda, tym bardziej, że no, misja trochę zajmuje. Poziom trudności wysoki ma to do siebie, poziom trudności snajpera ma to do siebie, że tych pocisków może mi później brakować, więc warto sobie regularnie sprawdzać wszelkich żołnierzy, których po drodze zabiliśmy. Oczywiście tych pojazdów nie będę wysadzał na razie. Z tego względu, że jeśli wysadzę te pojazdy, to może się to skończyć tym, że na pewno by się skończyło, że inni strażnicy by usłyszeli wybuchy. A nie o to mi chodzi. Zastanawia mnie to jednak cały czas, słuchajcie, dlaczego na przykład mam taką sytuację, jak na przykład teraz, że wszystkich żołnierzy mam oznaczonych. Nie mam zielonego pojęcia, dlaczego tak się dzieje. Już to miałem na misji trzeciej chyba. Coś takiego. Tu się, kurczę, nie chcę wychylać teraz, bo jest dwóch. Zabije jednego, drugi zauważy. Ale co jest spowodowane tym, że ci żołnierze mi się oznaczają? Powiem wam szczerze, naprawdę nie mam zielonego pojęcia. Ten odchodzi. Gdybym go teraz... tego żołnierza zdjął. O, to była chyba idealna chwila. Dobrze, kolejnego też mamy zdjętego. Na razie nikt tutaj nie usłyszał, więc na spokojnie możemy sobie sprawdzić tych żołnierzy. Tam oni cały czas nam strzelają. Ci, którzy znajdują się na działku. Tam do nich na pewno pójdziemy, ale to dopiero pójdziemy później. Tu mam jeszcze jednego? Nie, to chyba na górze. Tak, na górze. Ten na górze. Nie chcę, słuchajcie, zbytnio szaleć, bo zwróćcie uwagę, że żołnierzy jest to naprawdę sporo. A jak się za bardzo rozszaleję, to zaraz mnie tutaj mogą poszukiwać, a nie o to mi chodzi. Ten żołnierz chyba jest na górze. Cały czas słyszę, że oni się przemieszczają. Najpierw może podejdźmy do tego żołnierza od przodu. Aha! Z tyłu mnie zauważył, skubany! Skubany! Dobra, nic, jak tu wejdzie, będę musiał go zabić. Dobrze, mam go. Ale inni usłyszeli. Inni usłyszeli, nawet nie wiem jak to się stało, że oni usłyszeli, bo jednak był to tłumik. No ale dobra, nerwów się zrobili, będziemy musieli się nimi za chwilkę zająć. Ten nie miał hełmu, więc mniejsze ryzyko. Gdzie oni biegają? U góry biegają. Kto mnie widzi? A, tu jest żołnierz.
Tutaj z góry jeszcze zejście. Kurczę, oni to mają... O, zobaczcie, skubane. No, to jestem w tyłku. To jestem w tyłku. Bo z kilku stron mnie skubanie obeszli. Nawet nie wiedziałem, słuchajcie, że tutaj z prawej jest jeszcze... Nawet nie wiedziałem, że tu z prawej jest jeszcze zejście. No, zrobiłem trochę rumoru. Zrobiłem trochę hałasu. Muszę poczekać, aż się uspokoją. Tu na górze mam jeszcze jednego. Ja może bym tu podbiegł trochę do przodu. Nie wiem, czy lepiej się tą górą najpierw nie zająć. Przeładujemy sobie jeszcze broń. Ten powinien być prostym przeciwnikiem dla nas. Na spokojnie sobie go zabijamy. No, mamy kolejnego. Mamy kolejnego, który tam z tyłu jest bardzo nerwowy. Ten się znajduje na dole. Nie wiem teraz, co robić. Czy zejść, kurczę, na dół do niego? Może zejdziemy na dół. On w sumie jest za przeszkodą, więc... No, panie, ile pan będziesz ginął? Dobra. Mam oficera. Uff, udało się. Udało się. Trochę miałem problemy, ale powiem wam szczerze, nie mam zielonego pojęcia, dlaczego oni tego żołnierza usłyszeli. Tak, bo on mnie zauważył, owszem, okej. Ale to, że oni usłyszeli jego śmierć, nie mam pojęcia dlaczego. Ja mam pistolet z tłumikiem. Dlaczego mi tu wszyscy go zauważyli, nie wiem. No, ale trudno. Zauważyli to, zauważyli. Sprawdzimy sobie, co ciekawego po nich pozostało. No i kierujemy się jeszcze po tego jednego do góry. Tutaj już pewnie nic ciekawego nie ma. Słuchajcie, od tego odcinka na pewno nie będę przeszukiwał wszystkich obszarów. Z tego względu, że od ostatniego nagrania... Tego wam chyba nie mówiłem. Udało mi się znaleźć wszystkie już znajdźki. W związku z tym nie ma najmniejszego sensu, żebym te znajdźki jeszcze rozszukał, tak, bo ich po prostu nie będzie. W związku z tym już całego tego obszaru nie przeszukuję, tylko głównie skupiam się na likwidacji żołnierzy i zajęciu się głównymi zadaniami. Tu mam kolejnego, którego sobie likwidujemy. Jeszcze dwóch żołnierzy będzie po lewej stronie. Teraz mam czysto. Ten dźwięk mnie wyraźnie informuje o tym, że nikogo nie ma już w pobliżu. No i podejdziemy sobie jeszcze do tych dwóch panów. Z tym tylko, że nie wiem, od której strony ich wziąć. Tu muszę uważać na czołg, bo tutaj po prawej stronie będzie czołg się przemieszczał. Tu na górze już nikogo nie ma. No, będzie zagłuszenie. Kurczę, było zagłuszenie, ale on już zszedł. Ale to nic. To nic. Nie powinien nikt go zauważyć. No, oprócz tego, tak, który mnie tu próbował podglądać. No, podejdźmy sobie do niego. Okej, okay, kolejnego mamy z głowy. Kolejnego żołnierza mamy z głowy, nim się już nie musimy zajmować. Biegniemy jeszcze, sprawdzimy sobie tego, którego zdjąłem wcześniej. I słuchajcie, zajmiemy się teraz likwidacją już dalszych celów. Jak najprościej likwidować cele? Ano, słuchajcie, najprościej to będzie chyba podejść sobie do góry i zająć się zabijaniem przeciwników z broni niezagłuszającej przy pomocy zagłuszenia tego działa, które znajdowało się na początku, tak? Którego też wykorzystaliśmy, które wykorzystaliśmy również do zabicia kilku celów na samym początku. Więc teraz będziemy musieli się przedostać do góry. Żeby to zrobić, to będziemy musieli wrócić się z powrotem na nasze wejście główne. Czekajcie, albo wejście główne, albo... Nie, tędy też można, okej. Okay. Tędy też można. I to, co jest istotne.
Jeśli chcemy wykorzystać nasze działko do likwidacji wrogów, to w tym momencie nie możemy podsadzić C4 pod nie, tak? Bo jeśli je wysadzimy, no to niestety tracimy już jeden ze sposobów na zagłuszenie naszej broni. Oczywiście, tak jak widzicie, nie biorę sobie tutaj pocisków wygłuszających, z tego względu, że to działko wystarczająco wygłuszy mi moje strzały. Mogę tylko zająć się na spokojnie likwidowaniem celów. Mam pierwszego żołnierza. Co prawda inni żołnierze będą już bardziej ostrożni, ponieważ będą widzieli, że coś się stało, no ale już trudno, tak? Już nie patrzę na to, bo w przeciwnym wypadku, w przeciwnym razie musiałbym zajmować się likwidowaniem ich po prostu po kolei, a tego robić nie chcę. W związku z tym wykorzystuję sobie to działko do tego, żeby zagłuszyć swoje pociski, tak, i zlikwidować tych żołnierzy, którzy znajdują się gdzieś dalej. Oczywiście muszę uważać na czołg. Ten czołg, myślę, że jeśli nam się uda, to zlikwidujemy sobie go też po drodze. Ale to zrobimy za chwilkę. Już nasze działo się ładuje. A no właśnie, kurczę, dostał. Skubany dostał, ale niestety przez przeszkodę, bo tak mi się ustawił i nie udało mi się go dobić. A już gdybym strzelił drugi raz przy tej broni, która ma bardzo słabą szybkostrzelność, no nie byłoby szans w sumie go ściągnąć. Więc tu się musiałem wstrzymać. Tam mi biegnie gdzie drugi żołnierz, za chwilę się nim zajmiemy. Mamy zagłuszenie. Likwidujemy tego oficera, bo to jest chyba oficer. A tam drugi chyba z tyłu zanim się gdzieś patrzy. Za chwilkę też się nim zajmiemy. Już tam gdzieś chłopaki gwizdają. O, nerwowi. Widzą, że coś się dzieje. Więc zaczynają się denerwować. No panowie, ładujcie, ładujcie to. Dobrze, mamy kolejnego żołnierza. Kolejny żołnierz zdjęty. Tu mamy kolejnego, tu jest jeszcze jeden. Naprawdę to działko jest idealną formą pomocy, tak? Jeśli chcemy właśnie zlikwidować wrogów z dystansu. Z tego względu, że gdybyśmy chcieli ich wszystkich zlikwidować, przynajmniej tych, co się znajdują w pobliżu, no to niestety, ale bez zagłuszenia mam czołg. Bez zagłuszenia byłoby to bardzo trudne. Z tego względu, że mamy tylko 10 pocisków wytłumiających i te pociski by nam się skończyły w momencie. A dzięki temu, że mamy zagłuszenie, bez problemu możemy likwidować przeciwników w dystansie. Czołg też sobie za chwilkę zlikwidujemy, a właściwie nie zlikwidujemy, ale spowolnimy go. Spowolnimy go, ale zrobimy to za chwilkę. Jeśli nie będzie zagłuszenia, to może wykorzystam... W sumie nawet nie muszę wykorzystywać do tego pocisków wytłumionych, bo mam zagłuszenie. Strzelając w tył tego czołgu, automatycznie ten czołg spowolni, tak? Więc on nie będzie już jechał szybko. Jest uszkodzony, no ale niestety nie jest całkowicie unieruchomiony. Czołgu nie da się w taki sposób unieruchomić. Więc z czołgiem na pewno będę musiał się jeszcze pomęczyć. Mam kolejnych trzech żołnierzy do likwidacji. Tu też nie mogę zabić żadnego... O! Rozjedzie go! Rozjedzie go! Czekajcie, rozjedzie go! Rozjedzie go! Zaraz sprawdzimy. Tylko przy okazji zdejmiemy sobie tego, który znajduje się w pobliżu. On go rozjechał, czy nie ten czołg? Rozjechał! Rozjechał go! Zobaczcie! Sami się pozabijają! Ja już taką sytuację kiedyś miałem chyba, właśnie, gdzie jeden drugiego rozjeżdżał. No i to jest powtórka sytuacji, tak?
W tej grze właśnie ma to do siebie, że ta inteligencja nie jest bardzo, że tak powiem... O, jeszcze mam jednego z przodu. Nie jest za bardzo dopracowana. W wyniku czego są właśnie takie sytuacje, że czołgi czy jakieś inne pojazdy mogą po prostu rozjechać swoich, tak? A ten żołnierz widzi, że idzie czołg, ale on się tym nie będzie przejmował, on sobie dalej idzie. No z tym czołgiem nie mogę już nic zrobić, nie mam szans. Dlatego, że no, on już jest spowolniony, natomiast nie mogę go zatrzymać już od tyłu. Kolejny żołnierz. Naprawdę wykorzystanie sobie tego punktu do likwidacji tych przeciwników jest naprawdę idealnym rozwiązaniem tej misji. Idealnym z tego względu, że dużo wrogów, naprawdę dużo wrogów możemy już mieć z głowy. Nie musimy robić żadnych podchodów, uważać na nich tak, czy ktoś nam tutaj nie podejdzie, nas nie zauważy. Tylko z dystansu, z zagłuszenia, na spokojnie. Owszem, trochę to zajmuje, bo jak każda akcja zajmuje, no ale wydaje mi się, że i tak jest porównywalnie, gdybyśmy chcieli to robić powoli, tak? Likwidować ich po kolei. A przynajmniej likwidacja z takiego dystansu jest bezpiecznym sposobem. Ładowanie kolejnego pocisku. No masz. Akurat mi skubany musiał zmienić perspektywę. No nic, będziemy musieli chwilę poczekać. Tam po lewej stronie również będę miał żołnierzy. Tych żołnierzy na razie nie widzę i chyba nawet nie będę widział, ale niestety z tej perspektywy ich nie ściągnę. Czasem oni się pojawiają tu na tej płaszczyźnie, tak? Natomiast rzadko. Oni zazwyczaj są gdzieś tam z tyłu za murami, więc z tej perspektywy... O, jest jeden! Czekajcie, był jeden, tylko teraz już nie wiem gdzie. Więc najpierw zajmijmy się z powrotem tym panem. Jeśli nam się uda kogoś ściągnąć, to już będzie jeden mniej, tak? Ale tych żołnierzy w tym posterunku po lewej stronie to jest naprawdę ściągnąć ciężko. Wydaje mi się, że tu już nikogo nie będzie. Tak jeszcze patrzę. Ale w tej okolicy już nikogo nie widzę. Tam na końcu jeszcze mogą być żołnierze. Gdzieś tam chodzić. Tak, są. Są. Tu sobie dystans zmienimy. Okej, okay, piękny strzał. Likwidacja żołnierza. Tam znajduje się jeszcze jeden. Widać go wyraźnie. Tu mamy jednego, drugiego jeszcze z tyłu. Tamtych żołnierzy podejrzewam będzie więcej. O, tu mamy jednego, pięknie. Radiooperator. Radiooperator. Jak tylko mi się uda, póki on tu jest, to w momencie, kiedy tylko przeładujemy rakietę, od razu go sobie zabijemy. Czy będę... O, widzę dystans. Mamy. Mamy. Tutaj mamy żołnierza. Okej, no na razie mam oznaczonych. Na razie mam jeszcze kilku oznaczonych. Tu mam jeszcze jednego. O, proszę bardzo, dowódca. Przechodzimy do snajperki. No czemu jego... A, długi dystans. Niestety zbyt długi dystans. Tego dowódcę to chyba będę musiał zabić bezpośrednio. Chociaż nie, wyszedł. On był taki spokojny, jak zauważył, że ten biega, to natychmiast zmienił miejsce, lokalizację.
Tego czy zabiję? Chyba mi się uda. No, miałem pecha. Akurat, że drugi koło niego przebiegał, ale to nic nie szkodzi. To jest na tyle duży dystans, że oni mnie z tej pozycji nie zauważą. No, ale jeśli oni będą się chować, no to niestety mnie będzie trudniej ich zabić, tak? Więc dobrze by było, żeby oni takich dystansów mi... żeby raczej nie zauważali trupów. No, ale nie zawsze na to, na tej misji mamy wpływ. Teraz się chyba weźmiemy za tego na dole. Bo on jest najprostszym celem. Mamy go. Strzał w oko, pięknie zlikwidowany. Dobrze, trzech mam oznaczonych. Czterech, jeszcze jeden. Jeszcze jest jeden. Ale już teraz mam na nich oko. I to już chyba będą wszyscy, tak myślę. Jest pytanie, którego tu zdjąć. Ten będzie chyba najprostszy do zdjęcia. Nie jestem pewny też, czy nie mógłbym użyć tutaj broni niewytłumionej, bo no jestem na takim dystansie, że raczej chyba nikt nie powinien mnie usłyszeć, ale jednak wolę nie ryzykować. Jednak wolę to na spokojnie zrobić, żebym później nie żałował, bo jak podlecą do mnie, podleci do mnie gmara żołnierzy, to będę miał później kłopoty. Więc na spokojnie ich zdejmiemy. O, teraz się skubani schowali. No i zobaczcie, ani jednego. Ani jednego teraz nie mogę ściągnąć, bo jeden jest schowany. Wiecie co? Myślę, że z nimi damy już sobie spokój. Z tego względu, że na spokojnie ich zdejmę, to jest ich tylko trzech. Więc na spokojnie ich będę mógł zdjąć po drodze. A ja tutaj przede wszystkim zajmę się najpierw tymi żołnierzami, których będę miał od swojej strony. Teraz tak, cel pośredni to będzie chyba zaliczony. Tak, dokładnie, cel dodatkowy. Centrum deszyfrantów uległo zniszczeniu, także jeden cel mamy z głowy. Tu muszę uważać na czołg. O, jest czołg. Właśnie. Na ten czołg trzeba uważać, trzeba być ostrożnym, bo jak on nas wykryje, to byłoby słabo. Przebiegniemy sobie do góry. I teraz tak, możemy sobie zagłuszyć to urządzenie. Dzięki temu będziemy mogli ściągnąć z góry kilku żołnierzy. Na przykład tego pacjenta, jeśli nam się tylko uda. No masz. Ale przy zagłuszeniu na szczęście to było, więc nie usłyszał. Ale ciężko tak idealnie trafić go. Kurczę, no. Aha. Tu z lewej strony jeszcze mi się pojawił, nie zauważyłem go, ale to nic. No ile on ma życia? Dobra, udało się. Trochę mnie zaskoczył, słuchajcie. Ten żołnierz, nie spodziewałem się, że on mi tu podejdzie. Jeden z głowy i jeszcze jeden jest w środku. To sobie też go od razu likwidujemy. No i tutaj już ten teren mamy czysty. Więc teraz tak, możemy sobie w sumie tutaj podejść. Sprawdzić, czy coś ciekawego ten żołnierz miał. Przy okazji sobie uzupełnić pociski, bo z tymi pociskami już też nie jest za bogato. Przeładujemy sobie jeszcze broń przy okazji.
Thompsona tam mam przeładowanego i pistolecik mam już teraz przeładowany. W moim kierunku idzie żołnierz, ale on będzie na górze? Nie, chyba tutaj na dole. Tak, to są ci żołnierze oznaczeni. Z tym tylko, że żołnierze ci w sumie, oni są już na terenie tej bazy. Ja bym to zrobił tak, że zlikwidowałbym tego żołnierza. Jeśli by nam się w sumie udało... No nie, już mi się nie uda, bo tamten... Chociaż tamten jest na dole. Chociaż tamten jest na dole. Może by mi się jeszcze udało podejść. Dobra. Uf, w ostatniej chwili. Słuchajcie, w ostatniej chwili jeszcze mi się udało uratować tę sytuację, bo w sumie nie spodziewałem się, że on będzie wchodził do góry, nawet nie wiedziałem, że tu ma drabinkę, czy tam schody. To tak w sumie można powiedzieć na półfarcie mi się udało, no, ale na szczęście mi się udało. Dobra, to w takim razie ja tu się nie będę już z tej strony rozglądał. Moje początkowe plany były takie, że teraz wróciłbym się w ogóle w to miejsce, gdzie tam likwidowałem te posterunki i najpierw wyczyścić te posterunki, a dopiero wrócić się do tego punktu, ale powiem szczerze, że teraz już się zastanawiam, czy jest to dobry pomysł. Z tego względu, że tutaj widzę, że dużo tych żołnierzy nie ma i można by było spróbować ich zlikwidować pojedynczo. Schowajmy się. Okej. Jednego mam z głowy i tego sobie zlikwidujemy, jak zejdzie. Mamy go. Super. Super. Na tą chwilę jest bardzo fajnie. Większość żołnierzy jest zdjęta. Dlatego ja chyba, słuchajcie, trochę zmienię plany. To znaczy, najpierw wyczyszczę cały ten magazyn, tylko tuż będzie mi o wiele trudniej. Bo tuż, tak widzicie, jest tych żołnierzy o wiele więcej. Tu mam zaliczenie celu, więc ten cel mogę sobie za chwilkę od razu zaliczyć. Odzyskamy trochę amunicji pistoletowej. Ewentualnie w sumie mógłbym ich ściągnąć z dystansu. Z broni wytłumionej. Czy ja mogę... Nie mam kodu do sejfu. No właśnie. A spowoduje wybuch. Jak spowoduje wybuch, to oni to usłyszą. I teraz ani w prawo, ani w lewo. Dobra, zrobimy to tak. Przełączę sobie pociski na wytłumione. I myślę, że spróbujemy ich polikwidować troszkę tymi wydumionymi pociskami. Co prawda te pociski by mi się przydały jeszcze na później, ale... Ale ich tu jest dość dużo, a nie chcę narobić sobie problemów. Ten z dołu zauważył, nic nie szkodzi. Tamten chyba z tyłu też, tak, też zauważył. No i ci się po prawej poorientowali. Ale to nic. Nic się na razie nie dzieje. Przejdziemy na lewą stronę. Za rakietą. Dobra, ci mi się pochowali. Nerwowi chłopcy. Może spróbujmy z tej strony. No nie, z tej też nie. A, ktoś mnie wykrywa. Kto mi wygrał? A, tutaj skubany jest. Dobra. To kolejnego będziemy mieli z głowy. Myślę, że tu jest ścianka, to jest już przejście. Tu po lewej mi biegnie żołnierz. Tu mi się gdzieś wychyla.
Zmieniają pozycję. Trochę patrzą i zmieniają pozycję. No masz. Przerzućmy go. No jak podejdzie, to go zdejmę z pistoletu, o ile podejdzie. Raczej się nie zanosi, żeby podszedł. Może ja do niego przybiegnę? Mamy go z głowy. Został nam ostatni. Został nam ostatni. Z tym ostatnim już nie powinno być większego problemu. Jeśli tylko odpowiednio podejdziemy. Okej. Finito. Finito. Żołnierze w tym laboratorium są zabici. Tam mamy jeszcze kilku. Za chwilkę sobie do nich podejdziemy, ale najpierw tak. Przede wszystkim sprawdzimy sobie, co ciekawego oni mają. Pouzupełniamy sobie nasz arsenał. Te pociski nam są naprawdę potrzebne. Tam widzę jednego żołnierza, ale on jest w sumie na terenie zewnętrznym. Ja nawet nie wiem, co to jest za punkt. Wiecie co? Ja tu się chyba wychylał nie będę. Bo nie pamiętam dokładnie tego obszaru. Nie wiecie ten obszar, gdzie ten teren w ogóle mnie prowadzi. Tu mamy naszą jakąś tam stację nadawczą. Jakąś satelitę, tak? Czy oni tam uzyskują jakieś informacje z tej satelity? Gdzieś po lewej stronie chyba znajduje się... Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, co to jest za miejsce. Ja nie będę ryzykował tego przejścia, bo tego terenu nie znam. Więc najpierw się stąd wycofam. Przejdę z powrotem w kierunku tyłów tego magazynu, czy tej fabryki. Nie wiem, co to w ogóle jest. Tu będę miał chyba kolejnego żołnierza, którego na spokojnie sobie załatwimy. Chyba, że on będzie na górze. Nie, on będzie na górze. Dobra. Dobra, czyli jego nie załatwię. Nie mam w takim razie innego wyjścia. Wracam się z powrotem. Wracam się z powrotem. Zaliczymy sobie teraz te cele, które mamy tutaj oznaczone. Przy okazji sprawdzimy sobie jeszcze tego żołnierza. Tu by mi się przydała przede wszystkim amunicja karabinową ma pełną. Nie mam. A, karabinowa to jest chyba ta. Do Thompsona. Dobra. No właśnie, pociski do snajperki to naprawdę by mi się tu przyda. Chociaż nie. Nie, mam pełną. Mam pełną. To snajperką się nie muszę przejmować. Teraz tak. Tu na spokojnie już mogę podłużyć ładunek, bo raczej nikt nie powinien mi tego ładunku usłyszeć. Podkładamy. Niszczymy. I wyciągamy notatki, które będą stanowiły główny cel misji, tak? Czyli główny cel zrealizowany. Notatki Kesslera zdobyte. I teraz tak, tutaj musimy zniszczyć prostowniki rtęciowe, więc to nie jest trudne zadanie. Aha! Skubani usłyszeli. Skubani usłyszeli ten wybuch. Podbiegli mi tutaj, no. Wiecie co, tego bym się nie spodziewał. Dobra. To skoro tak, przeładuję sobie z powrotem na te ciche pociski i będę musiał się nimi zająć. Nie mam innego wyjścia. Zlikwidujemy sobie tych żołnierzy. Co prawda dużo ich tu nie podbiegło, bo czterech, ale... Ale jednak czterech. No i gdzie mi uciekasz? Gdzie mi uciekasz? Kolejny do likwidacji. Zostało nam jeszcze dwóch. Tego bym się nie spodziewał, że tutaj przylecą mi żołnierze, bo usłyszą hałas. Ten pewnie sprawdza, co się stało z tym sejfem. Sprawdził i zmienia pozycję. Dobra, biegnie w tamtą stronę. Ja go spróbuję obejść od drugiej strony. Myślę, że na spokojnie będę mógł tak go ściągnąć. Mamy go.
Sprawdzamy, co ciekawego ma przy sobie. Tu zaraz drugi będzie do mnie chyba biegł. Dobra, broń mamy przeładowaną, więc nie powinno być większego problemu. No a gdzie on jest? On jest pod nami? A, skubany zszedł na dół. Dobra. To w takim razie idziemy za nim. Tu mamy. Do widzenia panu. Dziękujemy za usługę. Dobra, czyli tak, żołnierze zabici, więc zajmujemy się teraz już bezpośrednio likwidacją, kolejnym zadaniem, tak? Czyli już zadaniem, no w sumie też głównym zadaniem, bo jest to zadanie zniszczy prosto ligi rtęciowe, mamy zniszczyć ich 6, więc będzie trzeba je zniszczyć. Z tym tylko, że nie wiem, czy jest sens wykorzystywać do tego celu broń z tłumikiem. Myślę, że nie. Nie ma sensu, nie będziemy marnować broń z tłumikiem, skoro raczej nie powinien mnie nikt usłyszeć. A jednak. Kurczę, jednak słyszą. Dobra, to jednak nie. Nie mogę w takim razie niszczyć tego całego laboratorium z broni bez zagłuszenia. Więc po prostu będę musiał użyć pistoletu z tłumikiem. Ostatni jeszcze ten prostownik i mamy kolejny cel główny zaliczony. Dobra, cel zaliczony, więc co? Wracamy się. Na razie wykonałem sobie zadanie do tego laboratorium. Jesteśmy w tym punkcie mapy. To laboratorium już mamy przejęte. Oczywiście ten obszar będzie najtrudniejszy. W sumie jest to obszar już końcowy naszych zadań. Natomiast zanim tam dojdziemy, z powrotem wrócimy się przede wszystkim zająć się tymi celami pośrednimi, tymi posterunkami, tak? W których już zlikwidowałem tam większą ilość wrogów, ale które jeszcze nie są do końca wyczyszczone. Sprawdzamy, czy nie idzie czołg. Nie idzie czołg? Tak jakbym gdzieś ten czołg słyszał. Ale teraz nie jestem pewny. Jest. Jest czołg. Słychać było go wyraźnie. W sumie wiecie co? On się obraca. Ja się tak zastanawiam, czy ja bym nie mógł... Mam zagłuszenie. Ha. Koń jest cały czas w ruchu. Ja bym dobrze strzelił. Jest. Jakbym dobrze strzelił, to bym zlikwidował kierowcę. I teraz by mi została jeszcze likwidacja, została likwidacja strzelca. Ten czołg już bym unieruchomił całkowicie. Super, mam. Mamy to. Mamy to, moi drodzy. Bardzo fajnie, zadowolony jestem. Bo strzelca mamy zlikwidowanego. Kierowcę zlikwidowanego, więc mogę na spokojnie teraz wysadzić już ten czołg. Podbiegniemy sobie tutaj od tyłu. Założymy ładunek. Bum. Do widzenia. Czołgu nie mamy. Czołgu nie mamy. Cisza. Nikt nas nie usłyszał, bo wszystkich tych żołnierzy tutaj w pobliżu zlikwidowałem. Teraz na spokojnie mogę się wrócić na górę. Bo tu już w pobliżu raczej nikogo miał nie będę. Wysadzić od razu to działko, bo w sumie to działko już mi nie będzie potrzebne do niczego. Nic mi tu nie będzie musiał już zagłuszać. Zatem na spokojnie mogę je zniszczyć. Wchodzimy sobie na górę. Zakładamy C4, ładunek. Do widzenia. Działka nie ma. Działka nie ma. Schodzimy sobie na dół. Jeśli ktoś gra też dla poziomu, to jak najbardziej można podkładać od razu ładunki wybuchowe też pod pojazdy, nie ma problemu. Jeśli ktoś chce, nie wiem, zdobyć dodatkowe punkty, zawsze te jakieś dodatkowe punkty nam dochodzą, tak? Natomiast w moim przypadku, no, mając już maksymalny
poziom, bo maksymalny poziom w grze Sniperli 4D50. Ja już nie mam po co tych działek wysadzać, no ale jeśli ktoś ma ochotę, to dlaczego nie? Tu widzę jeszcze jedno działko, które możemy zlikwidować. No i tu będzie znajdował się nasz główny cel. Przy okazji sprawdzimy sobie żołnierzy, uzupełnimy sobie pociski. W sumie te pociski pistoletowe dobrze by było uzupełnić. Tam widzę, ten wybuch usłyszał jeden z żołnierzy. Ale on jest w miarę na razie daleko, więc nic nie szkodzi. Tu będzie zaliczenie kolejnego celu pośredniego, albo częściowego celu. Bo niektóre cele się zaliczają z kilku etapów, także najpierw trzeba znaleźć jedną rzecz, a dopiero później przeszukujemy dalej. Pozostałe dokumenty. Okej, dobra. Okej, kierujemy się do przodu. Tu będzie jeden z żołnierzy gdzieś za rogiem. On nie jest nawet czujny, więc na spokojnie możemy się nim zająć. Udało mi się go wziąć z noża, jak myślicie? Może by mi się go udało wziąć z noża, ale... On chodzi szybciej niż obiegnę. Dobra. Wziąłem go z noża, ale już tak trochę na ryzyko. No bo jeśli podbiegam, no niestety, tak to jest w tej grze, że jeśli podbiegamy, a podbiegamy blisko niego bez zagłuszenia, to niestety on nas zauważy, tak? Znaczy nie zauważy, tylko usłyszy. Więc w takiej sytuacji już musielibyśmy podlecieć sobie na ryzyko. Ten żołnierz jest samotny, więc można spróbować się nim zająć. Okej. Mamy go z głowy. I tu jeszcze mamy dwóch pozostałych. Czy ja przez tą siatkę mogę go zabić? Mogę. Oficer dowodzący obroną został zabity. Super. Super, mamy go z głowy. No niestety, skubany się obrócił. Myślę, że się nie obrócił, ale się obrócił. Ale dobra, udało się. Udało się. Kolejnego też mamy zabitego. Sprawdzamy sobie, co ciekawego tutaj po nich zostało. Będziemy mieli do wysadzenia dwa działka. Dwa działka. Jedno działko znajduje się tutaj po lewej stronie. Także podkładamy C4. I bum. I drugie działko znajduje się gdzieś tutaj po lewej. Tamci żołnierze słyszeli ten wybuch. Pewnie widzicie nawet na minimapce, że usłyszeli. No ale tym się już nie będę przejmował. Za chwilkę sobie do nich podlecimy. Niestety tutaj tylko jednego żołnierza zdjąłem, więc kilku żołnierzy mi jeszcze zostało. Mogę w sumie wspiąć się tędy, tylko czy to jest dobry pomysł? Mam nadzieję. Nawet nie wiem, słuchajcie, gdzie oni są. Jednego mam tu po prawej. Właściwie nawet dwóch. Jeden biegnie gdzieś lewą stronę. A, jeden był na górze. Dobra, okej. To jest chyba nawet ten żołnierz z flarą. Nie, z Panzerfaustem. Ale uspokoili się. Ma tylko pytanie, czy teraz nie zauważą mnie, jak będę próbował przejść. To jest takie trochę przejście na ryzyko. Radiooperator. Może by się wstrzymał. Poczekał, aż któryś do mnie podejdzie, albo przynajmniej obrócą się. Tego ostatniego nawet nie widzę, bo gdzieś tam się schował za tymi paczkami. Nie wiem, czy on może mnie tu dostrzec. Może, czy nie może? Może. Jak kucnę? Jak kucnę, nie. Właściwie nie kucnę, tylko się położę. To przejdziemy sobie w takim razie na leżaka. Przejdziemy sobie na leżaka i spróbujemy dostać się do tego radiooperatora. Zszedł sobie drabinką na dół. O! To jest chyba idealne miejsce, żeby go zaskoczyć. Do widzenia.
właściwie nie radiooperatora, tylko żołnierza z tym Panzerfaustem, z tym RPG, taką rakietą. No, trochę dalej. Ja byś tak mógł trochę dalej. No, masz. Akurat musiałem strzelić w radio, ale dziwne jest to, że w sumie pozostali tego nawet nie usłyszeli. Kolejne z głowy. Tu sobie sprawdzamy, co ciekawego ci żołnierze mieli. Zobaczmy, czy czegoś nie możemy tutaj sobie uzupełnić. Tu jeszcze będzie, widzę, jeden żołnierz, ale on, dwóch żołnierzy, ale oni będą na dole. Dokładnie. Oni będą na dole, tu będziemy mogli to ciałko wysadzić, z tym tylko, że... ale mam w sumie dużo pocisków, bo jeszcze sobie zebrałem pociski z mapy, więc nie ma się co szczypać. Zlikwidujemy tych żołnierzy bezpośrednio z broni zagłuszającej. I tak 15 pocisków to jest, myślę, bardzo dużo. W zupełności mi powinno starczyć. W sumie tego jednego nawet mogłem sobie z broni z tłumikiem, ale dobra. Zabiłem go, już tak to zabiłem. Tu już raczej nikogo nie ma, więc myślę, że na spokojnie można to dzieło wysadzić. Likwidujemy. No i co? Przechodzimy do przodu, tak? Przechodzimy do przodu. O, właśnie. Jeszcze my tutaj uzupełnili sobie amunicję. Dobra. Moi drodzy, ten obszar mam już czysty. Czyli tak, do magazynu mamy ten obszar czysty. Tu już w tym terenie raczej nie powinno być nikogo. Tutaj w tym obszarze również. Ten obszar również mam wyczyszczony. Przy okazji cele zaliczone. Jeszcze będę musiał dostać się tutaj do tego bunkru, w którym będą znajdować się żołnierze, ale do tego bunkru będę przedostawał się już tym obszarem bardziej z lewej strony, tak? I tam już będziemy się kierować w kierunku głównego celu. Ale to jeszcze za chwilkę. Na razie biegniemy do przodu. Tu mamy kolejne działko, które też możemy zlikwidować. Co prawda nie jest to główny cel, ale aż się prosi, żeby po drodze zniszczyć. Tu już nic nie ma. Lecimy do przodu. Jeszcze jedna rzecz, słuchajcie, która, jeśli ktoś z was wykonuje sobie achievementy, czy chciałby sobie wykonać achievementy w tej grze lub cele, bo tu są w sumie nie tylko achievementy, ale również takie cele dodatkowe. Jednym z celów dodatkowych, które mam na tej mapie, to jest likwidacja obu łodzi, obu tych łodzi w jednym czasie. Jeśli, moi drodzy, chcielibyście wykonać sobie ten achievement, to dokładnie ten punkt mapy jest idealnym do tego miejscem. To znaczy, w sumie to nie jest achievement, tylko to jest zadanie dodatkowe. Taki cel opcjonalny. Właściwie nawet go wam chyba tutaj pokażę, tylko pod escape'em. Dokładnie. Spalić te łajby. Zniszcz obie łodzie mas jednym pociskiem. Jeśli ktoś z was chce wykonać to zadanie, to to zadanie wykonujemy dokładnie tutaj. Czyli w tym momencie od razu, rozpoczynając misję, kierujemy się od punktu początkowego w kierunku tej małej wysepki, tak? I na tej małej wysepce czekamy, aż te łodzie się do siebie zbliżą. Jeśli one się zbliżają, w tym momencie zapisujemy grę i próbujemy zlikwidować. Jeśli nam się nie uda, grę wczytujemy, tak? Na tym to generalnie rzecz biorąc polega. Ja ten achievement, osiągnięcie sobie właśnie tutaj wbiłem, to zadanie dodatkowe, tak, w tym miejscu. Jest to naprawdę bardzo fajne miejsce do tego, żeby te dwie łodzie jednym pociskiem zlikwidować. Jak to zrobić? Jeśli są obok siebie i trafimy w butlę, tak, która spowoduje eksplozję jednego, to jeśli eksploduje jedna łajba, to eksploduje również łajba druga. One cały czas tu się kręcą, tak? Jak nie z jednej strony, to z drugiej strony będą się tutaj kręcić koło siebie, w związku z tym naprawdę fajnym sposobem jest zlikwidowanie ich właśnie z tego punktu. Dobra, lecimy do przodu. Lecimy do przodu, biegniemy do góry. Myślę, że przebiegniemy sobie drogą, tak? Raczej nikt mnie tu nie... Chociaż... Aha, bo tu jest wejście.
A, proszę bardzo. Duży ulicz wygląda. Możemy sobie w sumie tutaj za nim podejść. Tylko, że on mi tu idzie do drugiego. A nie o to mi chodzi, panie kochany. Do drugiego mi pan tu nie będzie szedł. Tu mam jeszcze jedno działko, które w sumie można by było też zlikwidować. Tylko, że tak, tu po prawej stronie nie wiem, czy to działko może mnie wykryć. Nie jestem tego pewny. Tu mam jeszcze jednego żołnierza po lewej. O, tych żołnierzy w sumie jest tu trochę... Trochę ich jest. Trochę ich jest. Ten żołnierz teraz gdzieś był na dole. A, tu jest. Powiem szczerze, nawet go nie widziałem. To wyglądało u mnie tak, jakby on się zrespił z dachu. No ale nie czepiajmy się szczegółów. Podejdźmy sobie do tego... Właśnie, ale tu jest to działko. No nie, na tego działka nie mam szans. Snajper. O, żeż ty. Snajper tu jest, a to z tej strony nawet snajper widzi. Nie sądziłem, że z tej strony mnie dostrzeże. Dobra. Skoro on tu jest, to zaraz go nie będzie. Mam amunicję wyciszoną, więc na spokojnie możemy sobie tego snajpera zdjąć. Ja zawsze tego snajpera zabijałem od tyłu, tak? Kiedy już szedłem tam do przodu. No ale skoro ten snajper mi się tutaj napatoczył, skoro mnie zauważył, no to nie było sensu inaczej zrobić niż po prostu go zlikwidować. Zastanawiam się, co ja mam zrobić z tym działkiem, bo to działko, kurczę, może mnie zauważyć. Może, ale nie musi. Jakbym tak delikatnie za nie podszedł, mogę go zniszczyć? Się zniszczyć? Nie mogę. Nie mogę, czyli ja najpierw to działko muszę chyba zniszczyć, zabić osobę, która operuje tym działkiem najpierw. Z tego co pamiętam, bo w sumie zbyt często te działka nie niszczyłem. Ale tak to chyba działa. Tam mam kolejnych żołnierzy. O właśnie, wiecie co? Żeby mnie tu, kurczę, jeszcze ono nie zauważyło. Się tak obraca raz w jedną, raz w drugą stronę. On tam się patrzy. Nie ma szans. Ja tu nie przejdę. Ale może by mi się udało drugą stroną. Pytanie, czy tu jest jakieś przejście? Powinno gdzieś być przejście. Zobaczmy jeszcze, co tutaj ciekawego znajdziemy. Zaczyna mi powoli brakować, chociaż nie. No w sumie tych pocisków wyciszonych trochę jeszcze mam. A pistoletu też mam. Raczej nie ma problemu. Ono się tak obraca. Raz w jedną, raz w drugą. Gdyby mi się udało czmychnąć, może teraz. Okej, udało mi się. To ja bym mógł chyba nawet to działko zlikwidować. Dokładnie. Dokładnie. Tutaj mam osoby obsługującej to działko. Już mamy zlikwidowanego tego człowieka, więc to działko nie powinno nas już wykrywać. Ale zanim przejdziemy dalej, będę musiał zająć się pozostałymi żołnierzami. Do widzenia, panowie. Troszkę zaryzykowałem, ale opłacało się. Widziałem w sumie, że nie jest to najgorsza chwila. Zaskoczony był. Skubany, tak spojrzał, aż go do tyłu odrzuciło. Tego żołnierza. Ale dzięki temu w sumie mogę teraz przejść do przodu. Tylko teraz tak, tu mamy dwóch. Czy uda mi się dwóch jednym strzałem zabić? Nie bardzo. A jest! Udało się! Super! Super, po prostu super. To już nie muszę przynajmniej skupiać się na drugim. Tutaj też mamy wyjście na górę.
na obszar już tego ostatniego celu tej misji, ale na razie się tu jeszcze nie będę kierował. Zerknę tylko, jak tu wygląda sytuacja. Tu w pobliżu nikogo nie ma. Okej, dobra. Tu nie ma sensu, żeby się wracał. Pociski uzupełnione. Podejdziemy sobie najpierw pod to działko. Zlikwidujemy to działko. Teraz możemy bez problemu podłożyć ładunek S4. Zastanawiam się to, dlaczego akurat nie można podłożyć się z operatorem, tak? No ale po prostu pewnie tak zostało to zrobione, żeby było trudniej. Coś mi tutaj nie włącza się możliwość podłożenia. Okej, mamy. Tego, czego się martwię, to tylko tego, że pewnie ktoś usłyszy ten wybuch. Ale chyba nie usłyszeli. Nie, nie usłyszeli. Dobra, słuchajcie. Kolejny cel mamy zaliczony, więc tu się nie musimy przejmować. Teraz kierujemy się do przodu. Tu mamy kilku żołnierzy, pięciu żołnierzy. Dwóch na dole. Użyjemy sobie do pomocy broni wyciszonej. Kolejny. Tego myślę, że mogę zlikwidować sobie. No masz. Z broni krótkiej. Tam jeszcze będzie jeden żołnierz, który się zestresował. Łącznie z tym działkiem, który jest tu na górze. Teraz nie wiem, co robić. Czy przejść do przodu? A biegnie. Biegnie, ale to nie powinien być dla nas trudny zawodnik. Dokładnie. Odpowiedni strzał w odpowiednim miejscu. Nie ma problemu. Moi drodzy, co do tych żołnierzy, którzy są tu w kupce, ja mam pewien bardzo fajny pomysł, ale nie wiem, czy ten pomysł mi się uda zrealizować. Bo żebym ten pomysł zrealizował, to ja muszę obejść cały ten obszar, zlikwidować żołnierzy znajdujących się z tyłu, zanim ci żołnierze zauważą ich, tak? Bo jeśli oni się rozdzielą, to już mój pomysł po prostu, że tak powiem, trafi szlak. W związku z tym na razie nie mogę likwidować tego działka, bo ja nie chcę tych żołnierzy wypłoszyć. O co mi chodzi, to wam powiem później, jeśli mi się uda oczywiście zrealizować taki plan, jaki mam na myśli. Ale to zobaczymy za chwilkę. Tu już nie mam czego szukać. Mogę sobie zobaczyć tylko, czy nie uzupełnię sobie jakiejś amunicji. To, co nam się uda, to uzupełnimy. O, proszę bardzo, jeszcze chyba mi amunicja wyciszona doszła, więc w sumie dobrze. Dla mnie plus. Uzupełnimy sobie jeszcze tą amunicję. I teraz przejdziemy sobie od lewej strony. Z tym tylko, że w sumie tu wejścia od lewej chyba nie ma. Tu będzie trzeba przyjść tym bunkrem. Na tym bunkrze nic nie zrobimy. Tu na górę tego bunkru też się nie da wejść. Biegać też na razie nie chcę, bo nie chcę spłoszyć tych pacjentów. Więc najpierw sobie podejdziemy. Aha, tu nie ma przejścia, dobra. Ale w sumie tu jest wyjście. Tu jest w sumie wyjście, więc tym wyjściem możemy wyjść. Tak, możemy wyjść. Ok, tu nikogo nie ma, no i na spokojnie. I na spokojnie idziemy do przodu. Moi drodzy, jedna rzecz, która jest dość ciekawa i bardzo mi się to podobało, kiedy szukałem właśnie tych znajdźków w tej produkcji, to, że jeden z przedmiotów możemy znaleźć po lewej stronie tutaj zaraz za tym mostem. Zaraz wam to pokażę. Jak tylko trochę się oddala tych żołnierzy, żeby nie usłyszeli moich kroków. Jak przejdę sobie tutaj... O, snajper nerwowy. Jak przejdę sobie tutaj na lewo, tylko wiecie co, nie wiem, czy tego snajpera najpierw nie ściągnąć. Nie, zrobimy to inaczej. Chociaż nie powinien zauważyć.
Nie powinien. Słuchajcie, podchodząc sobie tutaj, możemy zejść, tylko czekajcie. Nie, nie w tą stronę, to trzeba przeskoczyć, tylko właśnie, czy nie słyszę teraz tego. To może zrobimy to tak, przeskoczymy jak będzie zagłuszenie. Okej, i teraz zobaczcie. Przechodząc sobie tutaj, zeskakując coraz to niżej, mamy jednego trupa. Trupa, który, no patrząc po wyglądzie, raczej tu długo nie leży, bo zwłoki jeszcze nie są w rozkładzie, ale właśnie w tym trupie znajdują się pozostałe dokumenty. Dokładnie tu za tym mostem, tak? Ja też, szukając tych znajdźków, też korzystałem z pomocy. Na gry online jest bardzo fajny poradnik związany z tymi znajdźkami. I właśnie w tym poradniku wyczytałem, że jeden z tych przedmiotów znajduje się po zejściu na dół, zaraz za tym mostem, tak? Za tą siatką, za mostem, który jest przy żołnierzu martwym na dolnej jakiejś tam płuce skalnej, tak? Więc no, bardzo fajny motyw, bo zwykle dokumenty znajdują się gdzieś w okolicy, czy u żołnierzy, czy w okolicy jakichś budynków, tak? Natomiast tutaj jest taki wyjątek. Akurat znajdował się przedmiot u żołnierza. Dobra, przechodzimy do przodu. Z tym tylko, że tak, tu się znajduje snajper i teraz nie wiem, bo ja nie pamiętam dokładnie, słuchajcie, czy tam było jakieś zejście z tyłu? Chyba nie. Nie jestem w sumie teraz pewny, czy tam jest jakieś przejście od tyłu. Ale wydaje mi się, że tam żadnego przejścia nie ma. Dobra, nic mi nie pozostało. Będę musiał spróbować przejść do przodu, ale muszę uważać, bo tutaj w tej okolicy znajduje się snajper. I on jest nawet teraz oznaczony. Obszar mam zaminowany. Obszar mam zaminowany. Oznacza to tyle, że muszę przy przejściu do przodu rozbroić sobie te miny, bo inaczej po prostu wysadzi mnie ta mina. Na wyższych poziomach trudności to jest jeden strzał i jestem martwy. I teraz słuchajcie, dochodzimy do punktu, gdzie znajduje się ten snajper, którego zdjąłem wcześniej. Jeśli tego snajpera nie zdejmiemy sobie wcześniej, to on mniej więcej będzie znajdował się w tej okolicy i w tym momencie powinien nas zauważyć, tak? W związku z tym, jeśli nie zabijemy go wcześniej, to jest to ostateczny moment do tego, żeby zająć się tym snajperem. Ja teraz tak się przyglądam, żeby nie wpakować się gdzieś w minę. Jest mina. Rozbrajamy. Miny, które rozbrajamy, możemy sobie odzyskać pod warunkiem, że nie mamy ich pełnych, tak? Jeśli nie mamy pełnych w ekwipunku, a pełne to są ilości 3. Bez względu na to, co byśmy mieli. Czy byśmy mieli TNT, czy miny, czy granaty, wszystko, zwróćcie uwagę, możemy mieć maksymalnie w ilości 3. Z wyjątkiem pistoletu na flary. Co do tego pistoletu na flary, za chwilkę jeszcze może o nim wam powiem. Natomiast pozostały ekwipunek, oczywiście wszystko w ilości maksymalnie 3 możemy mieć dostępne w naszym EQ. Jeśli znajdziemy nawet minę, to niestety, ale tej miny w większej ilości zebrać już się nie da. Co ten mój snajper robi? Wchodź snajperzy i teraz tak, kolejną mamy minę tutaj. No. Czemu mi tego nie chce rozbroić? Dobra, rozbraja. Okej. I jeszcze tu chyba z tego co pamiętam będzie jedna. Jest. Jedna albo dwie. Rozbrajamy kolejną minę. Przechodzimy do przodu. Czysto? Chyba czysto. Tak, czysto. Okej. Tu już żadnej miny nie ma. No i mamy naszego snajpera. Snajpera, który na tą chwilę jest odwrócony tyłem. Na spokojnie możemy sobie do niego podejść i zabić go całkowicie po cichu. Moi drodzy, zabijając tego snajpera,
kończymy sobie zadanie polegające na tym, że musimy zabić snajpera bronią białą, czyli w tym momencie jest to możliwość zabicia go walką wręcz, czy jakąś miną, tak? To zadanie jest dostępne właśnie w tej misji obiekt w magazynu. Zadanie polega na tym, że musimy zabić snajpera, który przetrwał ostatnie spotkanie z Karlem w Afryce Północnej. Najprawdopodobniej jest to jakieś nawiązanie do fabuły gry Sniper Elite 3. Pamiętajmy o tym, że gra Sniper Elite 3 rozgrywała się w Afryce, więc prawdopodobnie to zadanie nawiązane jest to do tej akcji. Nie wiem dokładnie, w którym to miało miejscu. Natomiast wiem, że to jest w Afryce, więc prawdopodobnie akurat ten snajper z tej Afryki został skierowany podobnie jak i my bezpośrednio właśnie w te regiony, włoskie, tak? Bo to są Włochy, Italia. Moi drodzy, jeśli chcecie zabić tego snajpera, zrealizować to zadanie, tak jak wam mówię, w tym momencie tego snajpera tutaj znajdującego się za tymi górami musicie po prostu zlikwidować sobie, czy za pomocą miny, czy po prostu za pomocą walki wręcz. Sprawdzamy sobie, co ciekawego ma, no i myślę, że możemy posuwać się do przodu. Teraz tak, o właśnie, mamy jeszcze jednego snajpera na końcu. Tu będziemy musieli go zlikwidować za pomocą amunicji wyciszonej. Mamy tą amunicję załadowaną. Żeby nam ten snajper nie strzelił, bo jak nam strzeli, to narobi nam trochę zamieszania. Snajper zlikwidowany, więc na spokojnie można się kierować dalej. Tu mamy dwóch żołnierzy na prawo. Oni się znajdują tam w tym punkcie centralnym, w tym posterunku, tak można powiedzieć, w tym bunkrze. Nie wiem, czy ktoś tych żołnierzy jeszcze obserwuje, bo jak nie obserwuje, to mógłbym ich na spokojnie ściągnąć. Gorzej byłoby, jakby ktoś obserwował, bo wtedy ktoś by mógł zauważyć, tak? I tamci mogliby się poorientować, a tego po prostu nie chcę. Więc najpierw przejdźmy do góry. Jeden zlikwidowany. O, się narobiło trochę zamieszania. Skubany. Biegnie twardo. A, zobaczcie. Się chłopak nam tutaj nastawił na ostrą akcję. Tak myślał pewnie, że to od tyłu ktoś biega. A tu się okazuje, że to było zupełnie z innej strony. Jeszcze będę miał 3 żołnierzy. Tylko że oni tu są chyba gdzieś na dole. Tak, oni są na dole. Oni w sumie usłyszeli całą tą sytuację, ale oni będą na dole. Nie wiem, czy tu mogą wbiec. Pewnie jakoś mogą. Żeby się tu za bardzo, słuchajcie, nie wkopać. Jest tu wejście, czy nie ma? Jest. Jest wejście, czyli oni tymi schodami mogą nam tutaj się dostać. Teraz, żeby to jakoś się z głową rozplanować. Panowie się w sumie porozdzielali. No, ale za daleko się nie rozdzielili. Dobra. Mam tą amunicję wyciszoną, więc nie będę się męczył. Tego żołnierza też można sobie od razu zlikwidować w taki sposób. Tego też się pozbędziemy. Kurczę, no!
drugi usłyszał, czy tam zauważył. Niedobrze. Niedobrze, bo ja takiej akcji nie chciałem. Tamci coś zauważyli? Chyba nie. Mam nadzieję. Ten teraz będzie mi biegał i będzie robił kolejne zamieszanie. Dobra. Likwidujemy. Dobra, może ten się uspokoi. Zobaczymy. Na razie bym tam nie podbiegał. Jak on nie będzie widział, że coś się dzieje, to myślę, że nie będzie problemu. Tutaj będziemy mieli zaraz główny cel, czyli Kesslera, z tym tylko, że to nie jest ostatnie zadanie. Mamy jeszcze użyć ładunku wybuchowego, aby wysadzić radar. Więc to zadanie, tym zadaniem za chwilkę się zajmiemy, ale w międzyczasie możemy sobie do tego naszego Kesslera podejść, bo dokładnie tutaj w tym miejscu on się na tej mapie nam znajduje, tak? Mamy Kesslera. Możemy z nim sobie porozmawiać. Co prawda snajper mówi, żeby on szedł za nim, tak? Ale snajper nam też za chwilkę powie, że jeszcze ma tu coś do zrobienia. O, widać, że pijany, tak? Słychać, że pijany. Mówi nam berednie bzdury 3 po 3. Chłop się wypiła, murzyny pracują, murzyny słonią, tak? Cała gwardia żołnierzy. Chociaż tak za dobrze to nie osłonili, ale jakoś tam osłonili. Dobra. Żołnierz jest tu koło mnie, więc może... Do jego likwidacji nie będę używał nawet broni snajperskiej. Tu mam jeszcze dwóch żołnierzy. Można by było w sumie ich... do nich podejść. Tu ich dużo nie ma. Wyrzućmy tego... klienta tutaj. On jest na dole czy na górze? Jest na górze. Kolejne z głowy. Kolejni żołnierze znajdują się gdzieś tam na 12. Tylko teraz myślę, jak się nimi zająć. Czy ze snajperki ściągnąć? Tam nie wiem, czy to jest, czy to są wszyscy. Czy jeszcze tam, kurczę, kogoś nie będzie, tak? Bo nie chcę wywołać tutaj niepotrzebnej, można tak powiedzieć, reakcji łańcuchowej, czyli zauważmy jednego, potem drugi, trzeciego i tak dalej. Ale jeśli są pojedynczo, to na spokojnie można ich zdjąć. Mam żołnierza. Ile ja mam jeszcze pocisków? 11. No to za dużo nie mam. Lepiej byłoby zabić z pistoletu. Jeszcze, kurczę, tak podgląda, bo on coś czuje. On coś czuje, że jestem w pobliżu. No i co? Uda nam się go zabić po kryjomu, czy się odwróci? Chyba nam się uda. Mamy go. Mamy go. Mamy żołnierza. I teraz tak, z prawej strony będą kolejni. W sumie myślę, że nie jest to nawet najgorszy pomysł przejść sobie dokładnie tą stroną. Zabić kolejnych dwóch. Oni będą chyba... Nie, oni są tu po prawej. Jeden tutaj. Drugi tutaj. W sumie bym tego zabił. To nic się nie stanie. Tamci ze sobą dalej rozmawiają. Żeby tylko ten mnie tu nie wykrył. Okej. Mamy kolejnego.
No i kolejny żołnierz będzie znajdował się na górze. Już teraz bardziej w pobliżu tej satelity. Albo w środku jeszcze. W sumie jest to możliwe, że jeszcze w środku. Jest, tak, mamy go. Mamy go. A drugi prawdopodobnie na górze. O, tu mi jeszcze ktoś idzie z prawej. Żeby oni mnie tu teraz... O, dobra, ten się przemieścił, super. Nawet fajnie to wychodzi. Oni się tak troszkę mijają. Chociaż go tu nie ma. Bo wiecie co, to ja nie wiem, gdzie jest... A, jest żołnierz, jest żołnierz. No, masz! No niestety, słuchajcie, nie wyszło mi jak to wyszło, jak nie wyszło mi jak chciałem. Chciałem to zrobić zupełnie inaczej, ja w sumie nawet nie mam zielonego pojęcia, jak to się stało, że oni wykryli, bo owszem, ja go nie trafiłem, ale to był dystans. Wydawało mi się, że oni nie powinni mnie zauważyć z tego dystansu, no ale zauważyli mnie, no trudno. Stało się, teraz już nic z tym nie zrobię. Za chwilkę wam powiem, jakie były moje plany i co ja chciałem z tymi żołnierzami zrobić. Teraz się uspokoili, zaraz zobaczymy, czy oni wrócą w ogóle na swoją pozycję. Chociaż powiem wam szczerze, że teraz to będzie dość ciężko. Ale o co mi chodziło? Chodziło mi o to, że jest taki achievement w grze Sniper Elite 4, polegający na tym, że należy zabić... Chociaż może mi się jeszcze, zobaczcie, to uda, bo oni się z powrotem zbierają. Chociaż nie, oni się tak zbierają, się teraz bardziej wymieniają. Nie, już się chyba nie zbiorą. Oni byli w jednym miejscu. Kiedy oni są w jednym miejscu, achievement polegający, że mamy za pomocą nalotu zabić co najmniej 4 żołnierzy. To chyba 4 tam było. Tu mamy 5 żołnierzy. Na czym polega zabójstwo za pomocą nalotu? Ja już wam za chwilkę to pokażę, z tym tylko, że już nie pokażę wam, jak należy zabić 4, no bo niestety, ale żołnierze mi się tutaj rozdzielili. Tego sobie zlikwidujemy, chociaż może mi się jeszcze to udać. Zobaczcie, bierzemy flarę, mam pistolet na flarę, mam punktowy i ten pistolet zostawiamy sobie. I w tym momencie, jeśli mamy wybrany, nakierowujemy... Kurczę, anuluj. Kurczę, akurat go muszę zauważyć. Dobra, ale słuchajcie, nic się nie stało. Jeśli mamy pistolet przygotowany, to w tym momencie klawiszem F nakierowujemy i rzucamy tam flarę. I teraz słuchajcie, jeśli flara jest, czekamy tylko aż podlecą strzały. W tym momencie strzały, które naparzają w nich, powodują śmierć większości. Niestety tym razem jest to tylko potrójne zabicie. Żeby zabić ten achievement, chyba trzeba zabić 4 lub więcej wrogów w jednym czasie, tak? Tak mi się wydaje, 4, z tego co pamiętam. W związku z tym, jeśli nam się uda, to właśnie jest to bardzo fajne miejsce do tego, żeby można było ten achievement wykonać. Jeśli ktoś z was zrobi ten achievement, czy planuje go wykonać, ten achievement, to naprawdę miejsce to jest idealnym do tego miejsce. Ja sobie podczas kampanii ten achievement zdobyłem właśnie w tym punkcie, tak? Też już tak kombinowałem, żeby oni mnie tutaj nie zauważyli. Jeśli zauważyli, to sobie wczytywałem w tym momencie misję. No i w taki sposób wykonałem zadanie. No i co? Ostatni żołnierz, radiooperator. Tego żołnierza zdejmiemy sobie już bezpośrednio z pistoletu Stumika. Tu jeszcze widzę mnie wieżyczka namierzyła gdzieś, nawet nie będzie ona jest... Aha, ona jest na dole. To teraz już na spokojnie możemy sobie pod tą wieżyczkę podejść, z tym tylko, że najpierw podłożymy ładunek pod tą dużą antenę, bo to jest nasz główny cel. Musimy zlikwidować ten cel, określany jest jako likwidacja niemieckiego działa nabrzeżnego chyba. Nie, to jest opcjonalny. Użyj ładunku wybuchowego, aby wysadzić radar. To jest radar. To jest radar, który może tam przeszkadzać partyzantom
w całej tej akcji, tak. Więc ten radar będziemy musieli wysadzić. Podkładam ładunek, oczywiście nie możemy go wysadzić koło nas, bo razem z tym ładunkiem po prostu zginiemy. Wycofujemy się do tyłu. Czy stumikat robimy, czy nie? Musimy trafić bezpośrednio teraz w ten nasz ładunek. Strzał! Jeśli wysadziliśmy radar, jest to już nasz główny cel zrealizowany i w sumie moglibyśmy się już udać bez problemu do Kesslera. Ale z uwagi na to, że jeszcze mamy tutaj cel pośredni po drodze, to przy okazji możemy sobie ten cel pośredni zaliczyć. Przechodzimy sobie tutaj pod działko, żeby nas tu za bardzo nie zauważało. Ciężko w sumie będzie tak idealnie to działko zniszczyć, no ale już trudno. Zrobimy to trochę bardziej na szybko. I podbiegniemy sobie jeszcze pod tutaj ten punkt. Podkładając sobie ładunek w ostatnie miejsce. Ale moi drodzy, przy powrocie będziemy mieli niestety niespodziankę. I o tej niespodziankę, tą niespodziankę za chwilę wam pokażę. Wracając sobie na górę. Próbując przejść dokładnie tym samym punktem. Nawet możemy sobie tutaj podejść troszkę wyżej. Mamy kolejnego snajpera, który nas tutaj próbuje dostrzec. Tego snajpera też sobie od razu zdejmiemy. A właściwie kilku nawet snajperów, którzy nas tutaj... No masz, dostrzegli. Ale oprócz tych snajperów oczywiście znajdują się również pojazdy. Zwróćcie uwagę, tam na samym końcu, tam gdzie my byli, gdzie wyczyściłem już cały obszar, znajdują się żołnierze, biegają pojazdy. Te pojazdy przyjeżdżają w momencie, kiedy następuje eksplozja działa, tak? W momencie, kiedy niszczymy działo, pojazdy przyjeżdżają i blokują nam drogę wyjazdową. I teraz, żebyśmy mogli przejść z powrotem do Kesslera, bo niestety do tego Kesslera będzie się trzeba wrócić, po prostu będziemy musieli albo powalczyć z tymi pojazdami. Jest to jeden ze sposobów. Walka bezpośrednia. Albo ewentualnie drugim ze sposobów. Sprawdzam jeszcze, czy wszystkie cele mamy. Zniszcz niemiecki działa. A właśnie. Właśnie, moi drodzy. Ja zapomniałem zniszczyć działo. Ja jeszcze zapomniałem zniszczyć działo. I teraz, żeby zniszczyć to działo... No widzicie? Popełniłem błąd, bo ja to działo powinienem zniszczyć sobie od razu. Żeby nie bawić się i nie mieć później problemu, działo powinno być zniszczone w momencie, zanim wysadziłem tą główną antenę, ten główny radar, tak? Jeśli bym to zrobił, to na spokojnie mógłbym jeszcze je zniszczyć, zanim przyjdzie wsparcie. No ale niestety stało się tak, że... Niestety stało się tak, że tego nie zrobiłem. No niestety teraz jedynym sposobem będzie... No masz. Wiecie co? Wezmę tą apteczkę. I tą apteczkę sobie użyję jako stabilizację tętna. Żeby było szybciej. Chociaż dziwnie, dziwi mnie trochę, bo ten znacznik, który pokazał mi w którym momencie, w którym ma strzelić, był dość śmieszny. Ci snajperzy przyjechali w ogóle tutaj czołgami, więc nie jest prosto ich zlikwidować. No a kurczę, teraz zobaczcie, tych żołnierzy mam tutaj naprawdę multum. Tych żołnierzy mam multum. Jeszcze czołg. I teraz jak ja mam zniszczyć to działo? Powiedzcie mi, jak ja mam to zrobić. Że ja tego nie zrobiłem od razu, no. Ja ten cel powinienem wykonać sobie od razu. No masz.
No i masz. No, mogłem się tego w sumie spodziewać. Mogłem w sumie się tego spodziewać, że taka będzie sytuacja. Kurczę. Nie dadzą mi spokoju. Oni mi tu spokojnie dadzą. Dwa czołgi. Jeszcze teraz wóz opancerzony. No po prostu to nie był dobry pomysł. To nie był dobry pomysł. No właśnie. Dobra, będę musiał się z nimi trochę wytuc, bo w sumie mógłbym już kierować się na escape, tak? Ale mógłbym się trochę z nimi jeszcze wytuc. Tyle mi się, ile mi się uda, tyle mi się uda. Powinienem się w sumie wycofać najpierw, zanim się za nich wezmę. Bo ja tutaj już nie mam szans tego działa teraz wysadzić. Nie mam najmniejszych szans. Najpierw likwidacja żołnierzy. No pokaż się. Jakiś wyjątkowo oporny. Czy tam odporny. Dobra, na samym końcu zrobimy trochę zamieszania. Z tymi dwoma czołgami nie będzie łatwo. No właśnie. Teraz czołgi jeszcze będą do mnie naparzały. Co prawda naparzają dość mocno w to działo, znaczy, no, w sumie w to działo, ale... Odporność to nie mają potężną. Jagerzy jedni, no. Ani po dupie, ani w głowę. Dwa czołgi. Ale myślę, że... Nie byłoby tragedii. Bo tu jestem słoniony trochę przez to działo, więc w sumie można ten czołg na spokojnie sobie zlikwidować. No ale właśnie, kolejny podjeżdża. No pokaż się, panie... Panie strzelcu. Dobrze, dwa czołgi w większości zlikwidowane. Jeszcze jedno działo od tyłu. Aha. O właśnie, to działo do mnie naparza. Cały czas to działo teraz będzie... Wow. Niestabilizacja. Czekajcie, leczenie w ogóle włączyłem? Nie włączyłem sobie leczenia. Sobie włączyłem stabilizację, super. Uzupełnimy sobie życie dużą apteczką. A nie wiem jak się dobrać do nich, bo... Do czołgu to by się dobrał. Ale od tyłu. Niech oni tu się zajmą strzelaniem do tego punktu, gdzie mnie ostatnio widzieli. A ja spróbuję sobie pod ten czołg podłożyć ładunek od tyłu. Czołg z głowy. Przynajmniej jeden. Teraz jak tu się zająć drugim? Z tego punktu podejdziemy. Wow, 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 wow! Nie, nie, nie! Tak to nie ma! Ale mocno mi obić, zobaczcie. W sumie wysoki poziom, tak? To ma wpływ. Okej. Okay. Drugiego czołgu nie ma. Kurczę, to przez to jakby przestrzeliwał po prostu.
No i gdzie mam zniszczyć to działo? W ogóle je mogę zniszczyć jakoś? Wiecie, coś teraz zastanawiam w ogóle, bo... Ha! Skubany! Ja nie mam pojęcia, jak je zniszczyć. No i widzi mnie. Jeszcze mnie przez to widzi. Jakoś oprzedł od drugiej strony. No. Pochowani. Tu nie można, tu nie można. Jest w ogóle jakiś sposób na zniszczenie tego działa? Teraz wiecie co, już nie jestem tego pewny. Nie no, ale chyba musi być jakiś sposób. No, gdyby nie to działo, teraz spokojnie mógłbym podbiec i podłożyć ten ładunek. Ale teraz to działo po prostu trochę psuje mi sprawę. Ono jest w sumie pozamykane. Z każdej strony pozamykane. Ja nie mam pojęcia, jak ja mam to działo wysadzić. Wiecie co, no oblecimy to jeszcze dookoła z powrotem, no bo... Jakiś pomysł na to musi być. Chociaż nie mam pojęcia jaki. Czyli tak, od prawej strony byśmy musieli oblecieć. Może by mi się jakoś tak szybko udało podłożyć ten ładunek i uciec, tak? Ale to jest poziom wysoki. Na poziomie wysokim oni w momencie mnie po prostu obiją. No masz, jeszcze snajper. Jeszcze snajpera mi tu brakowało. Dobra. Snajpera mamy z głowy. Działko jest nerwowe. Działko jest nadal nerwowe. Wiecie co zrobimy? Zrobimy to tak. Zapiszemy sobie, bo ja spróbuję wykonać taką misję w sumie samobójczą. Bo już nie mam pojęcia, jak można by to było prościej zrobić. Nie wiem, jak je zlikwidować. Bo nie mam jakiegoś tam takiego punktu. O! Chyba mi się uda. Do widzenia. Cel dodatkowy zrealizowany. Mamy cel zakończony, także już słuchajcie, na spokojnie. Na spokojnie możemy się udać już do punktu końcowego. Tylko uważać, żeby nas tutaj działo nie obiło. Po drodze jeszcze na złość możemy wysadzić pojazdy, które znajdowały się w pobliżu. Wysadzenie wszystkich pojazdów trochę nam punktów dowróci od razu. No i moi drodzy, kierujemy się już na koniec, tak? Nic nam nie pozostało. Zwróćcie uwagę, że... aha! A, proszę bardzo. Jeszcze jedna rzecz. Jeszcze jedna rzecz, o której zapomniałem, ale to w niej jest daleko. Nie tutaj, bo spadniesz. Mamy jeszcze w tym bunkrze zdobyć te dokumenty, więc tu możemy sobie na szybciutko na ten bunkier podlecieć, bo to jest chyba w bunkrze. Tak, to będzie w bunkrze. Więc podlatujemy sobie. Zdobywamy te informacje i w tym momencie wszystkie... Jeszcze to nawet był żołnierz. I wszystkie cele dodatkowe mamy w tym momencie już zaliczone. Informacje zabieramy. No. Cel dodatkowy zrealizowany. Ok. Czyli już nam nic nie pozostało, tylko wrócić się w tym momencie prościutko... prościutko do Kesslera i zakończyć kolejną misję w rozgrywce gry Sniper Elite 4. Biegniemy do przodu, tu już może jakoś na skróty podejdziemy, o ile się uda.
Mam nadzieję, że to działo nie będzie do mnie strzelało. Jeszcze możemy na koniec wysadzić tą cysternę. Odsuniemy się troszkę, żeby nas nie wysadziło. No i biegniemy prościutko do Kesslera. W tym momencie, na tym etapie, kończymy kolejną misję. Pakujemy chłopa na plandekę i plandeką wyprowadzamy, wywozimy go z obszaru. Swoją drogą jestem ciekawy, dlaczego on nie uciekł z tej plandeki, tak? Rozumiem, żeby go wpakować gdzieś tam do kabiny, na tył kabiny, ale do plandeki i jechać do przodu. A widocznie był na tyle pijany, że w ogóle nie był w stanie wstać, już nie mówiąc o tym, żeby czymś wymyślać. Dobrze, słuchajcie, kolejna misja zaliczona. Kolejna misja, kolejne zadania, które mieliśmy do wykonania, zaliczyliśmy. Jeszcze pozostały nam z tej produkcji dwie końcowe misje, czyli misja Villa i ostatnia, która zakończy nam główną kampanię tej serii. Natomiast myślę, że wszystko, co było do pokazania w tej misji, pokazałem wam, także dzięki za oglądanie, no i do usłyszenia w kolejnym odcinku z cyklu Gry Sniper Elite 4, także trzymajcie się, do usłyszenia, do kolejnego odcinka.